Zrobiliśmy dzisiaj bardzo kameralną imprezę tutaj, specjalnie, bo chcieliśmy w gronie takim właśnie przede wszystkim budowniczych farmy się spotkać, tych ludzi wszystkich, fundatora i budowniczych, tych osób, bez których tej farmy by nie było. Bardzo się cieszę, że udało się znaleźć czas w kalendarzu pana prezesa, żeby tutaj przyjechać, a też bardzo serdecznie witam tutaj przedstawicieli administracji lokalnej, panów starostów Kałużnego i Karskiego, też pana członka zarządu powiatu tureckiego, kolejnego. Witam pana wójta Brudzewa, pana Cezara Krasowskiego i witam wójta Przykony, pana Broniszewskiego. Bardzo się cieszę, że właśnie z wami i również witam księdza proboszcza z Janiszewa, naszego sąsiada tutaj na farmie. Cieszę się, że w takim gronie możemy to zrobić. Panie prezesie, ja cytując słowa, które przeszły do historii polskiej polityki, chciałem powiedzieć, meldujemy wykonanie zadania. To zadanie, które prezes nam postawił, zostało zrealizowane, zostało dowiezione. Rozumiem, że to już tak u prezesa jest, że potem jak przyjeżdżamy na otwarcie farmy, to okazuje się, że dwa dni wcześniej udaje się dopiąć wszystkie dokumenty z energooperator, świeci słońce i nie pozostaje nic innego jak przeciąć wstęgę. Ja bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy brali udział w tej historii, w tym eksperymencie. Słuchajcie, jesteśmy przed największą farmą fotowoltaiczną w Polsce. Inni opowiadają, lansują się i pucują w mediach. My budujemy. To jest prawda i to jest fakt i za to wam bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Trochę problemem jest to, że trudno wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, którzy się przyczynili do tej farmy, więc ja ze swojej strony obiecuję napisanie wielkiego maila, w którym krok po kroku będę chciał wymienić te wszystkie osoby, tak żeby nikogo nie pominąć, bo jak próbowałem sobie wczoraj ułożyć przemówienie i zacząłem robić sobie listę tych, którym należałoby podziękować, no to przeciągnęlibyśmy tę przemowę ponad wszelkie dopuszczalne granice. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Panie prezesie, proszę o przystąpienie do formalności. Ja tu rozpocznę. Nie ciągnę. Ciach. Raz, dwa, trzy. Fotowoltaika, czym się zajmuje, czyli przetwarzaniem źródła słonecznego w energię elektryczną z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego. I na farmie znajduje się, zamontowanych jest ponad 155 tysięcy modułów fotowoltaicznych o mocy 450 watopików każdy moduł. Moduły przymocowane są do konstrukcji wsporczych. Te z kolei przytwierdzone są do podłoża za pomocą zabitych nóg. Moduły połączone są ze sobą kablami solarnymi. Te z kolei i za pomocą tych kabli solarnych podłączone są do inwerterów. Inwertery z kolei służą do przetwarzania prądu stałego na prąd zmienny sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do której będziemy się podłączać. Na jeden inwerter przychodzi około 510 sztuk modułów. Z jednej stacji, przykład takiej stacji mamy tutaj obok, RST27, to jest jedna z 31 stacji. Przypada 10 takich inwerterów, czyli łatwo obliczając możemy powiedzieć, że jedną stację zasila 5100 sztuk modułów fotowoltaicznych.